Naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji Epic Go. Piękny jesienny poranek, czas porozmawiać o Lidze Mistrzów, jak gra Champions League to każdy poranek jest piękny, nawet jakby lało za oknem i była plucha, bo gra najlepsza Liga Świata. Dzień dobry, witamy, porozmawiamy sobie dzisiaj o meczu Chelsea-Milan, będzie naprawdę bardzo ciekawie, bo eksperci w studio też naprawdę ciekawi. Artur Wichniarek, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rafał Nachorny. Dzień dobry. Marcin Długosz. Dzień dobry. Więc mamy opcję angielską, mamy opcję włoską i Artur jest od, właściwie... Uniwersalną, arbitralną. wszystkiego. E, ja będę tak, spojrzenie. Panowie, zanim przejdziemy sobie do tego meczu dnia, który sobie wybraliśmy dzisiaj, Chelsea-Milan, to zapytam was jeszcze o wczorajsze wydarzenia w Lidze Mistrzów, bo wrzało. Nie dość, że mieliśmy kilka wysokich wyników, nie dość, że mieliśmy duże kontrowersje, powiedziałbym, w meczu Barcelony. I o te właśnie kontrowersje chciałbym wam, was zapytać o niepodyktowany rzut karny dla zespołu Barcelona. Artur. Mm, no, ta sytuacja jest niesamowita. Ja bym ją porównał z sytuacją Diego Maradony, gdzie wtedy waru nie było i tej ręki, tej ręki no, niewiele osób ją dostrzegło. Tutaj to była sytuacja, no oczywiście jeżeli nie by został podyktowany rzut karny, to musiała się odbić piłka najpierw od głowy, a później od ręki. Prawda? Interweniującego. I dlatego podjęta została decyzja nie podyktowania rzutu karnego. No jest to drugi mecz, w którym Barcelona no, może poczuć się trochę oszukana, bo w Monachium z Bayernem, gdzie przegrali, to ważne spotkanie Ligi Mistrzów, no, też mieli prawo ubiegać się o rzut karny, też tego karnego nie zostali, tak więc... Tak więc no, no nieraz, nieraz i War nie jest w stanie w 100% zakończyć dyskusję na temat, czy jest to słuszna decyzja sędziego, czy też nie. Mm -hmm. Będzie wiele wiele osób, które powie, no oszuka na Barcelona. Wiele powie, że, że, było, że było ok. Rafa, oszuka na Barcelona, czy nie? Bez bicia przyznam, że oglądałem mecz Liverpool-Glasgow Rangers. Domyślam. Natomiast oczywiście widziałem tę sytuację. Kontrowersja na pewno duża. W prawie karnym jest taka zasada in dubio pro reo, że wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Więc arbiter prawo karne przełożył na prawo futbolowe i uznał, że tutaj trzeba Dumfriesa uniewinnić. Marcin, jak to widziałeś? Kontrowersje kontrowersjami. Też mi się wydaje, myślę, tak jak, tak jak powiedział Artur, że no tu jest ta kluczowa też sprawa, czy Dumfries zagrał przed tym zagraniem ręką, które było oczywiste, czy zagrał głową. No bo wiemy, jak wygląda ten przepis, że jeżeli zagrał głową, no to, to kasuje późniejszą rękę. Mhm. Ale nawet... Nawet gdyby tak było, no to oczywiście możemy się spierać, czy ten przepis jest życiowy, czy nieżyciowy, i tak dalej. Ale jeżeli pytasz o wczorajsze mecze Ligi Mistrzów, no to ja też chciałem słówko wtrącić o Napoli, bo naprawdę mi ta drużyna imponuje przez cały obecny sezon. I to nie jest tylko tak, że, że ona się bawi w A, że pokonuje jakieś słabsze zespoły z dolnej połowy tabeli, tylko wychodzi na Liverpool, wychodzi na Ajax, wychodzi na Glasgow Rangers przed kilkoma tygodniami. No, z każdym osiąga świetne imponujące wyniki. Z... No kończy, kończy serię Milanu 22 meczów tak. bez porażki, Przez... tak? Wygrywając I jeszcze, 2 do jednego. Jeszcze sensie. właśnie w jakiś sposób oni to robią, że wszyscy tak naprawdę w tej drużynie są zaangażowani. To nie tak, że mają. Oczywiście mają wiodących piłkarzy jak Kwarac helia czy inni. Ale powiedz jeszcze raz, bo, bo prezes Boniek nie może tego wypowiedzieć, <laughs> także powiedz jeszcze raz pomału, bo prezes Boniek pewnie ogląda. Kwicza kwarc helia. Brawo. Wytniemy, wytniemy, prześlemy. Wiemy. prześlemy. Zobaczmy, jak wyglądały wczorajsze wyniki Ligi Mistrzów. 24 gole naliczyłem w 8 meczach, co daje prostą matematykę. Trzech bramek na spotkanie. No, kilka wyników naprawdę wysokich. Kilka też trochę zaniżających tę średnią bramkową. No, ale rzeczywiście to, co zrobiło... na Brawo Serie A dzisiaj bardzo wysoko zawieszona poprzeczka przez Napoli i Inter, Juventusowi i Oj, Milanowi tak. ciężko będzie jej nie strącić. Oj, zdecydowanie. I Milan, no, Milan, którym się dzisiaj zajmiemy, na pewno będzie miał bardzo ciężkie zadanie, bo jedzie na mecz do Chelsea, która musi wygrać, bo pamiętamy, że Chelsea zaczęła tę Ligę Mistrzów bardzo źle. Najpierw porażka z Dynamem Zagrze, potem zaledwie remis z Salzburgiem. Tomasz Tuchel traci pracę. I Graham Potter już zdążył zagrać jeden mecz w Lidze Mistrzów i jeden mecz w Lidze z Crystal Palace. Na razie no, nie możemy jeszcze wyciągać do, daleko idących wniosków z tego, jaka to będzie Chelsea pod jego wodzą. Natomiast jakiej Chelsea dzisiaj się, Rafał, spodziewasz w takim razie? Grałem Potter, nowy menedżer Chelsea, ma jeden feller. Nigdy nie pracował z taką liczbą gwiazd. On w ogóle z gwiazdami nie pracował, bo pracował w Szwecji z Estersund z ogromnymi sukcesami. Pracował w Swansea, w Championship, no i teraz w Chelsea wszedł do szatni. No i oczywiście ten blask go pewnie poraził, bo wystarczy powiedzieć, że jak wszyscy piłkarze Chelsea będą zdrowi, to dla kilku gwiazd nie wystarczy miejsca na ławce rezerwowej. Ja się spodziewam, spodziewam dzisiaj Chelsea grającej bardzo dynamicznie, grającej do przodu. Mam nadzieję, że nie będzie popełniała błędów z tyłu, bo tutaj widzę najwięcej problemów po tym jak odszedł z zespołu Rudiger, po tym jak nie może jeszcze grałem Potter wkomponować odpowiednio do zespołu Kulibalego, który siada na ławce rezerwowych. Najdroższy z tych obrońców, Fofana, też popełnia takie błędy, do których nie przyzwyczaił w poprzednim klubie w Leicester, ale myślę, że Chelsea będzie atakowała, tyle że wciąż nie ma w tej drużynie takiego jednego wyraźnego snajpera. Najlepszym zawodnikiem pod względem liczby strzelonych bramek jest Rahim Sterling, ale trzy gole w lidze plus jedna w lidze mistrzów to nikogo na kolana nie powalają natomiast pozostali, żaden z innych piłkarzy Chelsea nie strzelił więcej niż jednego gola, no ale spodziewam się zwycięstwa Chelsea, bo ta drużyna jest naprawdę na musiku, wprawdzie była już angielska drużyna, która po trzech kolejkach Ligi Mistrzów w fazie grupowej nie miała ani jednego punktu, a mimo to awansowała, to przed laty było Newcastle za świętej pamięci Bobiego Robsona, no ale też pamiętam zespoły, które miały 12 punktów na Napoli tak. i nie awansowały, bo zajmowały trzecie miejsce, zatem... No Odradzałbym Chelsea rozpoczynanie pogoni za czołówką dopiero od rundy rewanżowej. Trzeba zdobyć koniecznie trzy punkty. Teraz grają dwaj wielcy faworyci tej grupy E, z których jeden jest liderem, a drugi zamyka stawkę. No i tym czwartym w tabeli grupy E jest Chelsea. Wiecie, zaskakujące też, też, też było oczywiście, jak Chelsea, jakby transfery Chelsea były niesamowicie dobre. Tak, to były, to były transfery bardzo też, powiedział, e, wysoko gotówkowe. No tak? Nikt nie Bo wydał fosfans... w tym okienku w Europie tyle pieniędzy. tyle pieniędzy. Kupuje tych zawodników i układa ten zespół Tuchel, I nagle, zawod... i nagle trenera nie ma, prawda? Tuchel, który przychodzi do Chelsea zimą po zwolnieniu z PSR, wygrywa z nimi ligi mistrzów, można by pomyśleć, że ma kredyt zaufania niesamowity. Zmienia się właściciel. Przychodzi inny, ma inny pomysł i nagle mamy Chelsea, która na nowo musi się odnaleźć. Tak? Patrząc na mecz w Zagrzebiu, no to faktycznie zwolnienie Tuchela nie było do końca niespodzianką, bo tak źle grającej Chelsea, jak zagrała w Zagrzebiu, przegrywając ten mecz, pierwszy Ligi Mistrzów, no powiem szczerze, ja nie widziałem dawno. Bo przegrała za tak to nie był grające, przypadek. Prawda? I zawodnicy, którzy przyszli nowi, jak Fofana, popełniali szkolne błędy. To nie były błędy, bo, bo na Mozagrze grało tak rewelacyjnie. Tylko to były błędy szkolne zawodników, którzy mają być gwiazdami tej nowej Chelsea. Tak? Także to jest, to jest też, o wielki problem. Mówisz o tym, że nie ma zawodników strzelających bramki. Pozbywają się Wernera, który faktycznie nigdy do końca w tej Chelsea, do tej Chelsea nie wszedł. Prawda? No był mocno krytykowany. Było wiadomo, że ściągając Wernera bierze zawodnika, który potrzebuje można powiedzieć tak jak Arek Milik, wielu sytuacji po to, żeby te dwie albo jedną bramkę w meczu ligowym strzelić. Teraz takiego zawodnika nie ma. Dzisiaj zagrają przeciwko Giroud, który przecież z nimi, pamiętam, był na meczu finału Ligi Europy, kiedy, kiedy w Baku grali z Arsenalem I to, i to Giroud był jedną z gwiazd Chelsea. Tak? Dzisiaj to jest gwiazda Milanu i zawodnik, który ciągnie, można powiedzieć, na tych 35-letnich barkach cały Milan dzisiaj. Tak, tak, więc tak, więc tutaj ta Chelsea niby z wielkimi zawodnikami, ale jest moim zdaniem nie do końca dobrze sformowana ta jedenastka czy ta kadra tego zespołu, Bo tak jak powiedziałeś. Nie ma zawodników dzisiaj dających gwarancję będzie o tych 20, 25 bramek, tak? Bo Sterling niechciany już do końca w City, przychodzi do Chelsea, bo Tuchel ma na niego pomysł, nagle Tuchela nie ma. Przychodzi Obama majanki i mówi, dlaczego przychodzi do Chelsea? Przychodzi do Chelsea, bo chce pracować z tym trenerem. Nagle tego trenera też nie ma. Tak więc tu są takie, bym powiedział... Wiele rzeczy, które musi Graham Potter tutaj jednak ułożyć i to nie do końca musi się odbyć już teraz od razu. Wspomniałeś o Oliwierze Giroud i to też jest bardzo fajny wątek tego meczu, że jest dużo takich nostalgicznych wątków przeszłościowych, bo chociażby właśnie powrót Oliwiera Giroud, którego kibice wciąż cenią, który tam się spotyka z takim ciepłym przyjęciem. Fikayo Tomori, który wychował się w Chelsea i też zawsze podkreślał swój sentyment do tego klubu, jak bardzo mu tam dobrze było. No i oczywiście Thiago Silva, który jeszcze w sezonie 10-11 zdobył Mistrzostwo WOK z Milanem. Teraz po 10 latach rozegra w ogóle pierwszy mecz przeciwko Milanowi w karierze, jeżeli się nie mylę wczoraj takie fajne zdjęcie z Alessandro Nestą, który też przyjechał jako ambasador Milanu do Londynu. Wiele wspólnych meczów w latach 2009-2012. To są też takie fajne wątki, na pewno na które warto dzisiaj zwrócić uwagę. Tak, natomiast... A gdzie zaczynał karierę Obameyang? Też przecież w Milanie. Też, tam nie dostał szansy, no ale dlatego, że był za młody. Wypożyczano go do Ligi Francuskiej. On oczywiście o to pretensji nie ma, bo tam ciężko było wygrywać rywalizację z innymi napastnikami. Tam Ronaldo chyba jeszcze grał wtedy. W każdym razie no rzeczywiście. Zresztą te wątki takie personalne piłkarzy związanych z dwoma klubami to zawsze są takie atrakcyjne dla kibiców. A że Milan co roku zgłasza się do Chelsea po kogoś na wypożyczenie, to... No właśnie, no właśnie. Informacja dla was. Sponsorem tego odcinka jest Marka Philips. Jeżeli szukacie na przykład nowego telewizora, to jest dosyć atrakcyjna oferta, którą oczywiście znajdziecie w opisie do tego wideo, do tego filmu. Więc jeżeli jakaś elektronika, to, to wiecie gdzie szukać. Powiedzieliśmy sobie o tych problemach nazwijmy to Chelsea, które, z którymi musi zmierzyć się Graham Potter, ale Milan ma też swoje problemy. Lista nieobecnych jest naprawdę bardzo długa, jeżeli chodzi o zespół z Mediolanu. Kilka kontuzji już takich, które znamy od dłuższego czasu, choćby z Latan Ibrahimowicz, który wiemy, że wróci dopiero w przyszłym roku, ale w ostatnim czasie, w ostatnim meczu, choćby też kilku zawodników wypadło. Mamy taką grafikę, która pokazuje, jak ciężka jest sytuacja obecnie Milanu. No i tych nazwisk jest całkiem sporo i to są nazwiska bardzo istotne. Do tych wszystkich nazwisk, które już wcześniej były nieobecne, no to oczywiście w ostatnich tygodniach doszły takie bardzo poważne obsesje, jak chociażby Majka Menią czy Teo Hernandeza, co już sprawia, że siła rażenia Milanu jest dużo, dużo mniejsza, no bo wiemy, jak ważni są ci zawodnicy dla drużyny. Ale tak jak wspomniałeś, właśnie na sobotni merszczem Poli też się okazał feralny. Aż trzech zawodników musiało zejść z boiska przezwcześnie z powodu kontuzji. W pierwszej połowie Calabria i Salemekers, w drugiej Kier. Ich wszystkich dzisiaj nie będzie i myślę, że taką największą bolączką, największym problemem Piolego na dzisiaj to jest zestawienie prawej strony. Nie ma Florenciego, nie ma Kalabrii, nie ma Salemekersa, nie ma Juniora Messiasa. Tak naprawdę nie ma dwóch mm. prawoskrzydłowych i dwóch prawych obrońców. Więc swoją szansę dostanie wypożyczony z Barcelony Serginho Des, który na razie zapisał się tylko o tym, że w idiotyczny sposób zrobił karnego w meczu z Napoli i przyczynił się do porażki Milanu w tym hicie. A na prawym skrzydle będzie musiał grać Radę Runić, który jest takim człowiekiem Od wszystkiego obsadzi każdą pozycję w zespole też jest, też jest cenny dla każdego trenera Taki piłkarz, ale wiadomo, że to nie jest Ta sama jakość, jak zagrałby tam ktoś Stworzony do gry na prawym Ale się, jak słyszysz, że zawodnik jest na każdą pozycję No wiesz co, no, to jest właśnie to, że zawodnik jest na każdą pozycję Ale na żadnej nie jest, nie jest, bym powiedział Nie do zastąpienia, prawda I to jest faktycznie już wybór wybór Piolego, Powiedział piąty albo dziesiąty tak? tu, I tu jest faktycznie Tylko tu jest pytanie tych kontuzji jest za dużo. Tak? I mówimy, mówimy już często, oczywiście, jest natłok meczów. Być może nie do końca aż tak szeroka kadra zespołu Milanu na to, żeby grać na wielu frontach. No ale jednak wiele zespołów też tak gra, tak często i tylu kontuzji jak Milan nie ma. No ale faktycznie Pioli no czaruje, tak? bo jednak tylko jeden mecz przegrany. Z, z Napoli, czyli ta seria tych meczów wygranych została przerwana, ale Napoli mówiliśmy, że Napoli dzisiaj jest zespołem najlepiej grającym w Serie A i potwierdzającym tą niesamowicie wysoką formę również w Lidze Mistrzów, tak? bo wygranie z Liverpoolem. Na, też na, na trochę... dużym spokoju, tak, teraz za Ajaxem 6 do 1, forma niesamowita, Zielińskiego, jak najbardziej, tak, ale wracając do Milanu, no to faktycznie no tutaj będzie takie. Nie do końca jak ja chcę grać, tylko muszę spojrzeć, kogo ja w ogóle mam, czy jestem w stanie wstawić jedenastkę na ten mecz, bo, bo faktycznie tych kontuzji to jest coś nieprawdopodobnego. No to w Chelsea jest lepsza sytuacja, bo w drużynie Grama Pottera. Większość z tych kontuzjowanych bądź chorych to już w zasadzie są rekonwalescenci, bo wznowili treningi i Kante i Mendy. Drobne tylko urazy mają Havers i Jorginho. chory jest Kukureja, ale niewykluczone, że kilku z nich dzisiaj zobaczymy, jeśli nie na ławce rezerwowych, to nawet w podstawowym składzie. Artur użył tutaj takiego określenia natłok meczów. No wystarczy powiedzieć, że za sześć dni odbędzie się rewanż na San Siro, mecz Milan-Chelsea, a, 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 a w międzyczasie, a, a w międzyczasie to Juventus będzie grał z... Milanem, Wolverhampton z Chelsea, także tych meczów do połowy listopada do, do Mundialu w Lidze i Pucharach będzie Multum. No Chelsea ma taki problem, wspomniałem już o tym, Kante ma problem z nim, bo nie dość, że od kilku tygodni nie gra z powodu kontuzji kolana, to jeszcze nie chce podpisać nowego kontraktu, bo usłyszał, czy dowiedział się, że Bali dostał czteroletni kontrakt, a ma 31 lat, a jemu, tak bardzo zasłużonemu zawodnikowi, mistrzowi świata, niech proponują tylko trzyletni kontrakt. No i tutaj już jest problem. Kante też ma 31 lat, też ma rodzinę na głowie, która tam i agenta, który pewnie też chciałby dostać podwyżkę i... i... Taki a miły, śni... miły, cichy Kante, prawda? Tak? Każdy, każdy go lubi, ciągle uśmiechnięty, jednak ale jednak tu walczy tak. o swoje. Tak, ja właśnie tak. czasami nie wiem, czy to bardziej nie walczą menedżerowie niż Bo sami piłkarze, ale, ale powiedzmy, że no niech, to, niech, niech tym razem zwale winę na, na właśnie Engolo Kantę. Także jeśli nie podpiszę tego kontraktu, a wszyscy dobrze wiemy, jak ważny to zawodnik dla Czerci, nawet po 30, to to. Latem odejdzie za darmo. Bo mhm. Powiedzieliśmy o prawej stronie Milanu, ale też taką jedną z największych bolączek przed dzisiejszym meczem jest lewa obrona. No bo wiadomo, jak cenny dla Milanu jest to Hernandez. Piłkarz, orkiestra w Milanie, strzela bramki asystuje coraz lepiej gra też w obronie. Jego dzisiaj na pewno będzie mocno brakowało. No i do składu wskoczyły Fode, baloturę. Od grudnia pierwszy mecz dopiero rozegrał w wyjściowym składzie ten sobotni z co prawda został bohaterem, bo w 93 minucie strzelił pierwszą bramkę w swojej karierze, to też jest niesamowite, tak. od, razu, od razu na wagę trzech punktów, no ale jednak mimo tej całej bajkowej historii, no to... Myślę, że nikt tutaj go nie podejrzewa jako takiego pewniaka, który zagwarantuje jakość w meczu z Chelsea. Więc oczywiście na lewej stronie jest Lao, największa gwiazda Milanu i to bez dwóch zdań, ale czy będzie miał właściwe wsparcie, właściwe ubezpieczenie, no to już się można zastanawiać. Zresztą kontuzja jednego jest szansą, szansą dla innych, prawda? I oczywiście tą szansę trzeba wykorzystać, ale, ale tutaj Milan. Mimo tych kontuzji, w dalszym ciągu te nazwiska jednak przemawiają do nas, tak? No bo jeżeli Rebic też się odblokował, prawda? W ostatnim meczu, faktycznie ten mecz z Empoli w ogóle jakiś armagedon, prawda? Trzy bramki w dolciłem czasie gry i Milan Czwarty jeszcze... Tak. taki mecz w historii tak, seria Dopiero, dopiero, dopiero tak? I, Milan I jeszcze jest Zapowiada w stanie, się, że ten. Dzisiejszy mecz rozstrzygnie się w ogóle w samej końcówce, bo Chelsea też raz zwycięskiego w tak, 90. minucie. Może zagrajmy od razu ostatni kwadrans tylko. Tak jest, Ponownie, tak mówimy, jest. mówimy o Jak Zobaczmy takie awizowane składy obu zespołów. Zacznijmy może od Chelsea w takim razie. Spójrzmy na to, jak ten skład może wyglądać. Rafał, ciebie poproszę o komentarz, czy, czy ewentualnie jakieś zmiany tutaj mogą twoim zdaniem nastąpić. Tak to wygląda na grafice. Myślę, że jeśli pokusi się o jedną zmianę grałem Potter, bo nie sądzę, że o więcej, no to będzie tutaj zastanawiał się nad stanem zdrowia poszczególnych zawodników i tylko to może sprawić, że któryś z nich zacznie na ławce rezerwowych, bo tak jak wspomniałem, Havers doznał jakiegoś drobnego urazu w meczu z Crystal Palace i nie wiadomo, czy od pierwszej minuty zagra w podstawowym składzie, natomiast do... Co do reszty, a no jest jeszcze Bramka Szczepa, który miał dwie takie dobre interwencje, dobre, ale nie bardzo dobre w meczu z Crystal Palace. Natomiast no, Mendy jest na pewno tą jedynką, chociaż on też nie chce podpisać nowego kontraktu, skoro już ten wątek wcześniej poruszyłem. I myślę, że właśnie w Bramce też może nastąpić zmiana, bo on już od kilku dni trenuje normalnie. No pojechał na to, na to spotkanie tak, z ale tutaj, tutaj zobaczcie, że dla Chelsea bardzo dobra sytuacja zakupienie Sterlinga i Obamayanga. Bo Havertz, który w Chelsea bardzo często był dziewiątką, to nie była pozycja, na której ten chłopak grał w Leverkusen. A w Leverkusen najlepsze momenty i jakby tą karierę rozpoczął na takim bycie dziesiątką albo wolnym elektronem w, za napastnikami. Jeżeli w tej sytuacji Chelsea z nowym trenerem właśnie tak będzie chciał grać, ze Sterlingiem, który wiadomo, że lubi zejść trochę na, na, na lewe skrzydło, oba jak będzie typową dziewiątką, no to jeżeli Havertz zostanie tą możliwość bycia właśnie za nimi, no to myślę, że to jest zdecydowanie e, może być wygrana, wygrany zawodnik na nowo dla Chelsea. Mimo tego, że on już przecież bramki w finale Ligi Mistrzów, to przecież on strzelił tą bramkę. Tak mistrzów, w Lidze Mistrzów, Klubowych Świata. Także on już tutaj dla Chelsea parę rzeczy zrobił. Ale myślę, że on w dalszym ciągu nie pokazał wszystkich swoich umiejętności, które pokazywał z boisk Bundesligi. Oczywiście Premier League jest dzisiaj najlepszą ligą świata. Być może te umiejętności, które w Bundeslidze wystarczały na to, żeby być jej niesamowitą gwiazdą, nie starczają na Premier League. Ale wydaje mi się, że w tym układzie taktycznym Havertz może dać jeszcze więcej czasu. To zobaczmy w takim razie, jak Milan będzie wyglądał na to dzisiejsze spotkanie. I tutaj Marcina, oczywiście, w barwach wiadomych dzisiaj w studio, poproszę o komentarz. Tak to wygląda Żiru na szpicy, a więc no być może będzie miał okazję pokarać swój były zespół. Tu oczywiście wybory bardziej podyktowane aktualną sytuacją niż chęcią trenera. Jeżeli chodzi o obronę, no to były dwie opcje. Jedna zakładała, że Kalulu zagra na prawej obronie, a w środku byśmy ujrzeli wychowanka Milanu, Mateo Gabie, który też czeka na swoje szanse. Od kilku lat jest w pierwszym zespole, ale jest cały czas opcją rezerwową. No Ale wygląda na to, że jednak Pioli zaufa Destowi i sprawi, może nie tyle sprawi, co, co da mu szansę sprawić, że kibice nie będą wspominali tego zawodnika, tylko z tego nieszczęsnego karnego w meczu z Napoli. Tylko dzisiaj pokaże coś. Konkretnego. Lewa obrona, o tym też mówiliśmy. Balloturę to jest duży znak zapytania na ten mecz, czy udźwignie, czy sobie poradzi. To na Libena Ser 2 pewniacy w środku pola. Krunić musi zagrać na prawym skrzydle, bo, bo nie ma innego wyboru. dla ożyru gwiazdy. No i myślę, że też dzisiaj z ciekawością wielką możemy oglądać poczynania Deketla. Bo to jest zawodnik, który do Milanu wchodzi bardzo nieśmiało, tak bym powiedział. Przyszedł za prawie 35 milionów euro z brugi. Wydawało się, że może nie tyle się wydawało, co oczekiwania oczywiście były po tak wysokogotówkowym transferze, że od razu będą bramki, od razu będą asysty. Na razie tego nie ma. Widać, że to jest zawodnik, który ma pojęcie, który ma duży potencjał, ale na razie nie strzela bramek, nie notuje asyst. Wszyscy na to czekają. No i... Kiedy zacząć pisać swoją historię w nowym klubie, jak nie ta, w taką piękną, wielką, europejską noc? Na pewno w tym, w tym układzie. Leo Giroud, no to tak jak powiedziałeś gwiazdy ofensywne, bo Leo naprawdę się niesamowicie rozwinął. To był zawodnik, który chyba razem z Krzysiem Piątkiem on wtedy w Milanie zaczynał, można powiedzieć, tak? I Ibra powiedział, że niesamowity talent Leo. tak? I on ten talent, ten talent faktycznie teraz pokazuje. Na pewno dużo będzie też zależało od defensywnego zawodnika Tonaliego, reprezentanta Włoch, który, który w tym młodym już wieku jest zawodnikiem, no, można powiedzieć, nie do wyciągnięcia z pierwszej jedenastki Milanu. Także na pewno tutaj tak. ten Milan, mimo tych osłabień, no, nie jest dzisiaj skazany na, skazany na porażkę. Chociaż Chelsea faktycznie musi punktować, bo dzisiaj Chelsea, gdyby miała przegrać z Milanem, no to robi się bardzo nieciekawie. Zapachni Ligą Europy co Tak, mając jeden punkt, bo z, z Salzburgiem to to też nie był mecz, w którym, w którym Chelsea była aż tak, tak przygniatająco lepsza. No zresztą Salzburg prawda? zremisował też z Milanem, Ta a jest. za chwilę Chelsea będzie jechała do Austrii, także tam nie będzie łatwiej niż u siebie. Punkty trzeba szukać, bo okazuje mm -hmm. się, może się okazać, że, że, że to jednak inne zespoły awansują z tej grupy, co byłoby niesamowitą niespodzianką, bo jednak od samego początku i to Milan i Chelsea były, były faworytami do tego, żeby ze spokojem w tej grupie sobie poradzić, a jednak, a jednak faktycznie no, muszą, muszą te punkty szukać. Rafał, dla Grahama Pottera dzisiaj taki mecz, pierwszy mecz prawdy dla niego. Czy on sobie poradzi z tymi wielkimi gwiazdami i też przeciwko wielkim gwiazdom? Może w Milanie dzisiaj nie ma aż takiego kalibru piłkarzy, ale to jest już wielka firma, uznany zespół, no i kilku ciekawych zawodników też, przeciwko którym trzeba się dzisiaj mierzyć. Tak, on już ma za sobą debiut w Lidze Mistrzów, niezbyt udany, bo ten remis z Red Bull Salzburg on sam powiedział, że przekonał się o tym, że jeżeli w meczu Ligi Mistrzów na chwilę obniżysz swój poziom grania, no to potem z powrotem na, na ten poziom wejść jest niezwykle trudno. No i Okafor go pokarał, kwadrans przed końcem Salzburg wyrównał i skończyło się na 1 do 1. To oczywiście Graham Potter wie doskonale, że nie może mówić, że potrzebuje czasu, bo to wszyscy wiedzą, no ale wiemy jak niecierpliwi są właściciele i oni czekać nie potrafią. Wspomnieliśmy o tych ogromnych pieniądzach wydanych na transfery w tym letnim okienku. Mówiono nawet o Tedzie bol, o todzie, bolim, todzie bolim amerykańskim właścicielu, że zachowywał się jak małe dziecko w sklepie ze słodyczami. Tyle pieniędzy wydał i nigdy go tam wcześniej rodzice Dobrze, nie puszczali. Dzieci aż tyle nie wydają wiesz, w tych sklepach ze słodyczami. Potem jeszcze dołożył do tego wszystkie, bo to tak Gary Neville go określił, a potem jeszcze dołożył do tego Graham Sunes, mówiąc, że tak, Fofana nie wart tych pieniędzy, jakie zapłacono. Kukureja niepotrzebny, Chelsea w ogóle. Obama Young przecież to są wieczne kłopoty. Ale ty, po jako znawca, premier powiesz, że, że faktycznie za Fofane wydać tyle pieniędzy, to to miał sens? No, jest to zawodnik, który. który no, oczywiście odchodzi Rudiger, tak? Chcą kupić środkowego obrońcę, no, ale tyle kasy za zawodnika, który. On ma za sobą jeden dobry sezon, no, a, potem, a potem złapał kontuzję i przecież przez pół roku nie grał, więc. Oczywiście kupował go ten, kto ma ogromne pieniądze i kto naczytał się gazet, że to taki utalentowany, ten Fofana. No i Amerykanin uznał, że, że warto. Zresztą trzeba docenić to, co robi Lester, sprzedając swoich najlepszych tak zawodników, jest. bo skoro 80 milionów za Maguayera wzięli, no to dla nich 70 milionów. Wiemy, dla Fofana. Jak, jak, jak jest dzisiaj sytuacja Maguayera i, i przyśpiewki no są, są różne, także Fofana jest na dobrej drodze, bo naprawdę, no ja widziałem jeden mecz, y, y, z, znam Zagrzeb, no to to był. To był skandaliczny. Oczywiście Chelsea, tak? Ale Fofana był tak ogrywany, że, że aż wstyd, prawda? Na takiego za tyle pieniędzy. No, niestety, to jest też młody zawodnik, i on musi sobie poradzić z tym, że jest. No I przychodzi się za gra w tyle ]pie pieniędzy. przychodzi klasa, do Chelsea inaczej i tak jest. Six, I tu no. są inne zdecydowanie, zdecydowanie oczekiwania. Łatwiej będzie, przypuszczam, Potterowi radzić sobie w, tak, w takim klubie klasowym, w takim klubie z tak zwanej Big Six po przejściu z klubu średniej klasy, chociaż no, paradoks polega na tym, że właściwie można powiedzieć, że z silniejszego do słabszego klubu przeszedł Potter, bo, bo Chelsea była niżej w tabeli, zresztą do tej pory jest niż Brighton, no, ale wiemy o co chodzi, że to jednak jest to pojęcie Big Six. No i Skoro jest tak często używane i skoro używają go i piłkarze, i dziennikarze, i kibice, no to w takim razie no to ta Chelsea jest pod pewnymi względami organizacyjnymi, finansowymi i historycznymi lepsza od Brighton. Myślę, że łatwiej będzie Potterowi niż niektórym piłkarzom, którzy przyszli do klubu z takich miejsc, gdzie bardzo się wyróżniali, ale jednak. No, ten przeskok może być za duży. Zdecydowałeś, Rafał, te słowa potera o intensywności w meczach Ligi Mistrzów. I ja myślę, że to też jest takie bardzo ciekawe dzisiaj do obserwowania z perspektywy Milanu, <coughs> bo jak Milan wrócił w zeszłym sezonie do Ligi Mistrzów po siedmiu latach przerwy. Jak sobie przypominłem ten pierwszy mecz z Liverpoolem, który Liverpool co prawda wygrał niejakoś wysoko, bo 3-2 i Milan tam nawet prowadził 2-1 do przerwy. No ale pierwsze 15-20 minut, to Milan jakby był na innej planecie. Nie wiedział, co się dzieje. Tam statystyka strzałów to może było 13 do 0. Niesamowicie Liverpool stłamsił Milan. I generalnie widać było, że ta drużyna uczy się zupełnie innej gry, zupełnie innej intensywności, i też to dało się odczuć po wypowiedziach i zawodników, i Piolego, wszystkich związanych z Milanem, że seria, a liga mistrzów to są dwie zupełnie inne ligi, że w ogóle się tego nie da porównać. W seria, jak się na chwilę zdrzemniesz, zwłaszcza z drużynami z drugiej części tabeli no to nic złego ci się nie stanie, bo te drużyny nie mają aż takiej siły ognia, żeby, żeby cię za to ukarać. W Lidze Mistrzów wystarczy się zrzemnąć na 10-15 minut i już jest po tobie, więc myślę, że to też dzisiaj będzie taka ciekawa odpowiedź ze strony Milanu. Czy faktycznie te zeszłoroczne boje z Liverpoolem, z Atletico Sporto, czy to dało tej drużynie pod względem też personalnym, bo wielu piłkarzy, którzy grali w Milanie w poprzednim sezonie, zagra także dzisiaj. Czy te mecze dały im się rozwinąć i dzisiaj do rywala w Anglii podejdą już zupełnie inaczej niż we wrześniu 2021 do tego meczu z Liverpoolem? Znaczy, Liga Mistrzów to jest, tak jak zresztą powiedzieć najlepsza liga świata I, 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 tutaj, i tutaj faktycznie widać. I to też odnośnie chociażby do Bayernu, Monachium, który przed przerwą na reprezentację był w jakimś małym kryzysie, nie potrafił wygrać meczu w Bundeslidze I Salihamidzi, czyli dyrektor sportowy, mówi, że musimy grać tak jak gramy w lidze mistrzów z tą intensywnością musimy zagrać również z tymi teoretycznie słabszymi zespołami tak jak powiedziałeś że w serii A z zespołami z drugiej części tabeli możesz pozwolić sobie na chwilę na chwilę niedoskonałości a w Lidze Mistrzów nawet z tymi teoretycznie słabszymi, tak jak Chelsea chociażby z Salzburgiem, prawda, one tylko i wyłącznie czekają na ten moment, bo to jest szansa dla tych, młody, dla tych mniejszych, słabszych teoretycznie klubów na to, żeby, żeby cokolwiek urwać tym wielkim, wielkim klubom i taki też fajny był wywiad z Gosensem, czyli zawodnikiem Interu, który powiedział po pierwszym meczu, który oni przegrali u siebie na San Siro z Bayernem, Mówi, to jest, dla, dla niego to jest niesamowite, jak Bayern Monachium może mieć jakiekolwiek problemy w Bundeslidze. Oni przyjechali na San i oni przejechali się po nas fizycznie, motorycznie byli dla nas nie do, nie do jakby osiągnięcia. I oni, mówi, siedzieli w szatni po meczu i powiedzieli, że dawno nie grali z zespołem o takich walorach, nie tylko piłkarskich, ale też po prostu fizycznych, bo mówicie, że seria A to jest jeśli chodzi o fizyczne przygotowanie do sezonu, jest jeszcze na, na innym poziomie niż chociażby Bundesliga. A tutaj Gosens powiedział zupełnie, zupełnie inną rzecz, prawda? Dlatego są zespoły, które na Ligę Mistrzów dokładają jeszcze do pieca i dają, i dają faktycznie 100%. Dlatego tutaj Chelsea dzisiaj na pewno będzie, będzie zmotywowana niesamowicie. A tak jak powiedziałem, Milan, czyli z zawodnikami, którzy nie byliby pewnie w pierwszej jedenastce, gdyby nie te kontuzje. Dzisiaj też będą zmotywowani po to, żeby pokazać Piolemu, że oni są dzisiaj pełnoprawnymi zawodnikami Milanu i im należy się tak jak chociażby Destowi, że ten błąd z Napoli każdemu zawodnikowi może się przydarzyć błąd. Ale najważniejsze jest, jaką reakcję pokaże po tym błędzie, jak będzie chciał naprawić w kolejnych spotkaniach właśnie tą niedyspozycję dnia z takiego meczu prestiżowego, jakim bez wątpienia był mecz z Napoli. Ardu już pochwalił Rafael Leao i chciałbym, żebyśmy na tym zawodniku się Marcin chwileczkę skupili, bo naprawdę dobry start sezonu 4 gole, 4 asysty w Lidze. Mamy taką grafikę, która prezentuje. No to jak się prezentuje właśnie Rafael Leao w 2020-2023? Dzisiaj w tym meczu to też może być kluczowa postać dla Milanu? Jak najbardziej. Wszystkie światła, jeżeli chodzi o Milan na niego. Wcześniej mówiliśmy o piłkarzach Chelsea, którzy nie chwawią się do podpisania nowych kontraktów i myślę, że z Rafaelem Leao za chwilę będzie podobna sytuacja. Już jest właściwie. Jego umowa, którą podpisał w 2019 roku, jak przechodził z Lille, wygasa w połowie 2024 roku. On na razie zarabia jak na warunki Milanu, czy ogólnie wielkiej piłki, czy ogólnie już swoich umiejętności, no bo wiemy, że to też jest najlepszy zawodnik serii A poprzedniego sezonu. Został wybrany oficjalnie przez ligę, takie miano mu przyznano. Zarabia tylko około półtora miliona euro netto, a więc to nie jest to nie jest jakaś kwota, która w dużej piłce. Uśmiechasz bo... się Drobniaki. Drowne. To Drowniaki. To, 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 to nie jest kwota, która w dużej piłce powala na kolana. I oczywiście trudno się teraz będzie dogadać z jego agentem Mendesem, który ma oczekiwania finansowe coraz to wyższe i wyższe, jak Leo strzela bramki i notuje asysty w każdym kolejnym meczu, to będzie wielka, wielka trudna przeprawa Milanu, żeby przedłużyć kontrakt z Portugalczykiem i nie stracić go za darmo, tak jak wcześniej. Na rzecz Chelsea na przykład, która na na już jest dokładnie. bardzo zainteresowana Portugalczykiem. Tak jak było z Donnarumą, czy, czy Kessim, więc to jest taka odrębna sprawa. Jeżeli chodzi o jakość piłkarską, no to myślę, że tutaj nie ma, nie ma czego podważać, bo i w Serie A w obecnym sezonie i w Lidze Mistrzów już trzy asysty w meczach z Inamoza, i Salzburgiem, no to jest zawodnik, który na pewno dzisiaj ten mecz nam może mocno pokolorować. Mhm. Tak, bo Leo prawdopodobnie. Już jest na celowniku Chelsea i wiele wskazuje na to, że może trafić na Stamford Bridge. No brzmi to może trochę dziwnie w sytuacji, kiedy więcej pisze się o tym, że już po testach medycznych jest Christopher Nkunku z Lipska. To też przecież na Mam który... informację, że to jest na razie kaczka dziennikarska. Tak? A, no to A tutaj to, zaraz to, to, to Artur, to odkryjesz nam kolejne to. tajemnice. Don, nie, to nie, to nie, no, więc zna, znając temat, znając temat dzisiejszego, dzisiejszego naszego tutaj programu, jakby no mam jakiś tam kontakt z, z Lipskiem, także na razie no, nie jest, yy, przynajmniej jest dementowana. A Guardiol, bo to też kolejny piłkarz. No Gwardiol musi złapać w ogóle dyspozycję z poprzednią sezonu, bo na razie, na razie to nie jest zawodnik, który, mm. który zachwycał po przyjściu z Zagrzebia. No oczywiście są to, są to zawodnicy, którzy na pewno będą ciekawymi, ciekawymi, bym powiedział, zawodnikami do transferu, ale Nkunku Mówiło się o tym, że on przeszedł w ogóle testy medyczne we tak, Frankfurcie, tak. że już wszystko jest ustalone. No na razie chyba nie jest ustalone ale na pewno wielkie zainteresowanie jest. A jeżeli chodzi o Leo i Chelsea, to nawet Paolo Malini w ostatnich tygodniach powiedział tak oficjalnie i bez ogródek, że Chelsea faktycznie z zeszłego lata zapytała o Leao, że Milan zbił to zainteresowanie już na poziomie zapytania, że nie chciał rozmawiać o konkretnych kwotach, nie chciał rozmawiać o ofertach, no ale skoro wpłynęło oficjalne zapytanie do klubu, no to możemy się spodziewać, że Chelsea faktycznie jest jednym z najbardziej zainteresowanych klubów. Tak, to nazywa... tak wiecie, problem, problem, problem mhm. też jest tego typu, że no, jaki kontrakt musi zaoferować Lao um, z tego, no co najmniej byśmy się udać 7, 7 albo 8 milionów netto. Prawda? No, czyli to jest podwyżka dosyć bym powiedział duża, ale będąc liderem Milanu spodziewasz się takich pieniędzy. Pytanie jest, czy Milan dzisiaj stać na taki kontrakt? A druga sprawa, jeżeli przyjdzie Chelsea i zapłaci położy 100 milionów, no to jest pytanie, czy, czy Milan stać na to, żeby no tej duży. oferty... Nie przyjąć, prawda? No i, i, i tutaj mamy, mamy sytuację. Oczywiście Milan w dalszym ciągu ma zawodnika z obowiązującym kontraktem, bo to nie jest kontrakt, który kończy się, kończy się w przyszłym roku, tylko kończy się w połowie, w połowie roku 2024. Oczywiście, jakby problemem Milanu moim zdaniem jest dzisiaj zarządzanie przedłużaniem kontraktów zawodników, którzy wchodzą na pewien poziom i to jest zadaniem pionu sportowego, żeby widzieć, ten rozwój zawodnika i wtedy zagwarantować już mu przedłużenie umowy, która jest niby długa, ale przedłużą jeszcze o rok i z tego półtora miliona skakuje na 3 miliony, na przykład, prawda? Po to, żeby mieć jednak związanego zawodnika długim kontraktem. Sytuacja Lao jest jeszcze o tyle specyficzna, że cały czas toczą się postępowania sądowe odnośnie jego odejścia ze sportingu w 2018 roku. No, bo była taka sytuacja, nie wiem, czy każdy pamięta, że do portugalskiego klubu wpadła wtedy banda kibiców, postraszono, tak, każdy. Tak, tak. Oni zrywali kontrakty, odchodzili za darmo, no i Leo za darmo właśnie odszedł do Lille, które potem za prawie 30 milionów euro sprzedało go do Milanu. No i Sporting dochodził swoich praw w sportowym sądzie arbitrażowym i w tym momencie. Wychodzi na to, że Leo musi zapłacić nawet kilkanaście milionów euro odszkodowania Sportingowi za to, że wtedy, zdaniem sądu, bezprawnie odszedł do Lili. Wiadomo, że zyskał. No i tam kilku zawodników. Chyba przecież do różnych klubów, mm -hmm. chyba bramkarz Wolverhampton. Też Rui Patricio, też odszedł za darmo wtedy. Więc, tak. więc jeżeli Lao będzie musiał zapłacić Sportingowi nawet, nie wiem, 15 milionów euro, no to to są takie pieniądze, że nawet jak jest na bardzo wysokim kontrakcie w topowej lidze, to, to takich pieniędzy nie zarobi, żeby od tak... Od no tak, ale to nie będzie płacił ze swojej kieszeni, nie oszukujmy się, to nie zawodnik będzie to płacił, tylko to będzie płacił klub, w którym jest albo, albo klub, który go weźmie. To, będą no, to, już, no. to już będą umowy między, między menedżerami. Czyli e, mówimy no, że o kogo? Mendesza? No, Mendesza, tak. Mendesza, tak. I, no właśnie, wie, o czym... i, I właśnie do tego zmierzam, że przy negocjacjach kontraktowych Mendesz będzie naciskał jeszcze na to, żeby Milan pewnie ewentualnie pokrył nawet to odszkodowanie. Więc e, można powiedzieć, że być może Milan stanie przed taką sytuacją, że przedłuż, chcąc przedłużyć kontrakt z piłkarzem, który gra w jego szerega od 2019 roku, będzie trzeba wyłożyć sumę odstępnego jak za nowy transfer. I rozmawiamy o klubach, w których. W ostatnim dniu okienka transferowego rozpoczynają się dyskusje, kogo kupić, kogo sprzedać w następnym. No tak to już wygląda. No bardziej zdesperowana na pewno niż Milan jest Chelsea, bo Milan przynajmniej w ostatnim sezonie zdobył Mistrzostwo Włoch. Zresztą przynajmniej. To, to był ogromny sukces po, po, po dekadzie bez takiego trofeum. Chelsea przegrała dwa finały krajowych pucharów. Owszem, przegrała je w rzutach karnych, ale za chwilę wszyscy o tym zapomną i będzie funkcjonowała jako ten zespół, który nie zdobył żadnego trofeum. Też można powiedzieć, że była bardzo bliska wyeliminowania późniejszego triumfatora Ligi Mistrzów Realu Madryt. Bo też musimy pamiętać o tym fantastycznym meczu rewanżowym na Santiago Bernabeu. No ale nie udało się. No i z pustymi rękami zakończyła Chelsea Sezon. A przecież ma nowego właściciela, który nie przyszedł tutaj oglądać mecze, ale przyszedł wkładać do, do gabloty kolejne trofea. No i ten Ted Bull. On wcale, moim zdaniem, nie miał zamiaru zwolnić. Yy, Tuchela. No, nie dawałby mu takich pieniędzy na, na, na transfery, na zakupy, ale ta nie porażka... mu takich pieniędzy. Dał mu 250 baniek. Trochę mało. Ale ta porażka z Dinamem Zagrzeb, o której to mówimy, ona właściwie to przelała czarę goryczy, tak, bo wstydliwe może nawet tak samo. a Czy bardziej były porażki z Southampton i z Leeds aż 03, Bo gdyby, bo przecież te porażki to były przegrane z zespołami... Które gdyby nie zdobyły tych, tych trzech punktów na Chelsea, to dzisiaj znajdowałyby się w strefie mhm. spadkowej, a więc były to y, porażki z drużynami y, słabymi. Dlatego ten boli, ta cała Chelsea jest tak zdesperowana i na rynku transferowym, i myślę, że dzisiaj też będzie w poszukiwaniu y, tego zwycięstwa, tych trzech punktów zdesperowana. Informacja mhm. dla Was, jeszcze Kanal Plus Online, cały czas możecie mieć go za 20 zł za pierwsze trzy miesiące. A tam, choćby za 11 dni, pierwszy klasyk pomiędzy Barceloną a Realem Roberta Lewandowskiego. Miejmy nadzieję, że zdrowie dopisze i Robert będzie mógł wziąć udział w tym meczu. No i coś tam, coś tam postrzela. Panowie, dużo mówimy o meczu Milanu z Chelsea. Natomiast chciałbym Was zapytać jeszcze o te pozostałe dzisiejsze spotkanie. Zobaczmy, jak to wygląda dziś w środę w Lidze Mistrzów. Bo nie tylko ten mecz przykuwa naszą uwagę. Jest kilka naprawdę bardzo interesujących starć. I od razu was dopytam, poza tym meczem, na jaki jeszcze wy byście zwrócili uwagę? Co my to mamy? No mamy trochę, jest w czym wybierać. Choćby starcia City z Kopenhagą, Real Szachtar, Sevilla BVB, Benfica PSG. Ja jestem, ja jestem ciekawy, jak właśnie Benfica podejdzie do tego meczu z PSG, no bo wiem, że oba kluby idealnie weszły w ten nowy sezon Ligi Mistrzów i... Gdyby Benfica ten dzisiejszy mecz z PSG u siebie wygrała, no to tak naprawdę nawet biorąc pod uwagę, że Juventus poradzi sobie z Maccabi Haifa, to jest na trzy mecze do końca sześć punktów przewagi plus wygrana w Turynie w meczu bezpośrednim. Więc no to by sprawiło, że może nawet to PSG byłoby jeszcze drużyną, która musiałaby potem w Turynie na sam koniec walczyć o życie i zrobiłoby się tak, bardzo ciekawie, z wielką uwagą będę śledził wynik tego meczu, bo on może jeszcze wywrócić grupę H całkowicie do góry nogami. Mhm. Ja na pewno, na pewno BVB, które, które um, no, przegrało w weekend, um, teraz jest przed meczem z Bayernem, Bajern, czyli Classicer, El Classico po niemiecku, <laughs> w sobotę, na którym będę, no ale też Sevilla, która Lopetegi jest na musiku. Tak, bo niestety niestety nie gra tak zespół z Andaluzji, jak, jak powinien i teraz jeżeli by przegrał dzisiaj z BVB, co jest możliwe, no to być może będzie kolejna zmiana, zmiana trenera w zespołach Ligi Mistrzów, tak, więc to też może być ciekawe spotkanie. A moją uwagę zwraca mecz Realu Madryt z Szachtarem Doniec, bo przypomnę, że za tydzień wreszcie polscy kibice będą mogli obejrzeć Królewskich, bo ostatnio, jak wiemy, może właściwie nie powinniśmy do tego wracać. Nie mieli takiej okazji, chyba że w telewizji, jak tutaj Legia grała z Realem na Łazienkowskiej. Szachtar w zupełnie przyzwoitej formie, dobrze zaczął rozgrywki w fazie grupowej, a Real Madryt ostatnio zadyszka, remis z Osasuną, więc myślę, że ten mecz także może być ciekawa. Wiemy, że drużyny ukraińskie na wyjazdach z drużynami hiszpańskimi od czasu do czasu potrafiły sprawiać niespodzianki. No Szachtar już wygrał z Realem. Tak, 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 wygrali na na, na, na tymczejowym, tak zdecydowanie wtedy Szewczenko i chyba Rebrow, tak taka była dwójka Badajozów tak ale tutaj Szachtar to chyba przecież dwa albo trzy sezony temu pokonał pokonał Real w Madrycie tak więc na pewno Kral dlatego zwrócił uwagę tak, na moją tak, ten. Tak, mecz. Tak, tak. To, jest to uzasadnione. Panowie Milan Chelsea, Chelsea Milan. Jaki wynik padnie w tym spotkaniu i dwa słowa uzasadnienia, Artur? No ja myślę, że dwa do jednego dla Chelsea, bo Chelsea jednak no, no musi dzisiaj punktować. Musi dzisiaj punktować, bo ma tylko jeden punkt, a to jest mało. Jeżeli miałaby dzisiaj przegrać, to, no to może być naprawdę nieprzyjemnie. A Milan jednak te kontuzje no, powodują, że chyba z prawie optymalnej 11 wychodzącej Chelsea będzie, będzie jednak bez szans. Mhm. Ja zwykle typuję wyniki meczów z dużą liczbą bramek, ale tutaj skłaniam się do skromnego 1 do 0 dla Londyńczyków, bo myślę, że. Drużyna Grama pottera wygra to spotkanie, ale ponieważ strzela naprawdę mało bramek w tym sezonie, no wystarczy powiedzieć, że taki zespół jak Chelsea strzelił w Premier League mniej goli niż jeden Erling Haaland. No to już inna sprawa, że Haaland strzeli więcej Haaland goli. To połowę niż zespołu zespołu w 14. strzeliło mniej. <głos> <głos> 14 zespołów w Premier League liczyłem, strzeliło mniej goli niż Haaland. Dlatego skromne 1 do 0 i. Myślę, że to Sterling i tego zwycięskiego gola. Mm -hmm, Chelsea na pewno jest wielkim faworytem tego meczu i co do tego nie ma wątpliwości, ale ja nie tylko ze względu na swoje upodobania uważam, że będzie Bramkowy remis, powiedzmy, że jeden do jednego. A to dlatego, że myślę też, nie tylko, nie tylko polscy kibice, ale też we Włoszech się cały czas o tym mówi. Milan Piłego ma jedną taką cechę, która rzadko się zdarza. Im gorzej, tym lepiej. Faktycznie tak było w poprzednich latach i tak też jest w tym sezonie, że im więcej tych problemów, im one się bardziej piętrzą, tym w jakiś cudowny sposób cały czas udaje się z nich wychodzić i myślę, że dzisiaj też może to podążyć tym tropem. Ja, ja bardziej no kibisuję ja samemu Potterowi niż Chelsea, bo to naprawdę człowiek... Znikąd taki nowhere man. pojechał do Szwecji pracować ze studentami, a się okazało, że wprowadził Estersund z czwartej ligi do, tytułu, do, do pierwszej ligi i zdobył wicemistrzostwo Szwecji, Puchar Szwecji i jeszcze przyjechał w Pucharach Europejskich grać do Londynu i ograł Arsenal. Jak, jak z Hertą jak... zremisował, ale powiedział, że on poszedł do klubu, do którego nikt nie chciał iść. Jak na potera przystało czarodziej. Tak, tak <laughs> jest, tak piękne podsumowanie tego tak odcinka. Jest. Zobaczymy, co dzisiaj wyczeruje jego Chelsea. Bardzo dziękuję panom za dyskusję. Artur Wichniarek. Dziękuję bardzo. Rafał Nachorny, Dziękuję bardzo. Marcin, dziękuję bardzo. Bądźcie z kanałem sportowym, ten dzień się dopiero zaczęła. Piłki w brud Do zobaczenia. Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empic Go.